Dobra, słuchajcie, zebraliśmy się dzisiaj po to, żeby zobaczyć, który z was ma najlepsze czucie piłki. Ja. Tak, ty, na pewno, zobaczymy. Bo dzisiaj mamy do wyboru cztery piłki, tutaj wam położyłem. Jeszcze one są napełnione powietrzem, ale jedna z nich będzie napełniona helem. Mamy tak, dwie Nike takie same, identyczne modele, żeby wiecie, nie było nic. Dwie Ziny identyczne. Prawda, nie są identyczne, bo to jest Pepco za 39, a to jest Tesco za 38. Nie mówię o twoich cenach, prezes. Po prostu Zina jest jedna, stara Zina to jest dwójka, nowa Zina to jest jedynka, ale jest ona jest tylko brudna, stary. Bardziej czujemy. Patrz, no, tą zrobię więcej kapek niż tą. No, no. Dobra, widzisz? No. Zrobię pewnie z 8. No, dawaj, no. Nie, to jest lepsza. 3! No 3, no to jest taki margines błędu. Będziemy robić kilka konkurencji. Będziecie mieli żonglerkę, strzały. Będziecie mieli z wody. Boli. Będziecie mieli kilka okazji, żeby sprawdzić, która piłka jest z helem. Jeśli jedna osoba tylko zgadnie, wybierze dobrą piłkę, wygrywa 5 dych. To dużo. No, a jeśli więcej, to dwie dyszki wtedy jest za zgadnięcie. Czyli na przykład jeśli prezes i Tomek wskażą dobrą piłkę, to po 25. To po 20 zł macie, bo może też być więcej osób, przejdźcie. Także ja teraz biorę piłki i idę się skitrać, żebyście wy nie wiedzieli po prostu, którą pompuję, nie? Wyjdźcie sobie postrzelać. Jomeczki, kto biegnie za nim? Cztery dychy i ci powiem. Dobra, powiedzmy, że ja nie mam wiedzy, że chwilę będzie. Ja zgadnę, ale co? Mi nie dasz tego hajsu, prawda? Nie no. Nie biję o najlepsze czucie. Za cztery dychy ci powiem i wtedy wygasz 5 dych. Cztery dychy, stary. Nie, to co? No nie, no ale jak ktoś ją wskaże, no to stracę. Także fokszam. Dobra. Która to będzie? No nie wiem, zdecyduję, idź tam. No, ale musisz mi powiedzieć, która. No to powiem ci, powiem ci, jak napompuję. Jest i spóźnial z Kanadia. Ja nigdy. Patrz, chodź ci powiem w skrócie, o co chodzi. No bo ja napompuję jedną z czterech. No. Ja ci powiem, która to piłka, czy Nike, czy Zina po prostu. Żebyś ty miał chociaż 50 na 50, okej? Okay? Bo to tak to będziesz wiedział 100%, to będzie, wiesz, takie będzie, no za bardzo, nie? A tak to będziesz miał, ty będziesz miał cały czas tą, wiesz, tą zabawę i frajdę, że będziesz mógł, wiesz, zgadywać i wiesz... A ty nie będziesz takie, ale dobra, no spoko. No, także 50 na 50 będziesz miał, ale ci. Ale jak słyszeliście ten mój układ z prezesem, to ja po prostu chcę go sprankować, nie? Powiem mu, że na przykład Ziny, a będzie Nike'a. Że będzie rozkminiał sobie i będzie na pewno pewien, że to któraś Zina. A to będzie Nike'a, bo stwierdziłem, że... Ta Zina i ta Nike'a, jedna jest bardzo brudna, a druga jest jaśniutka. I to u nich w głowie może powodować taką mega różnicę, nie? Dlatego Zin nie będę pompował, ale powiem prezesowi, że to któraś z Ziny. A napompuję... Którą najeczkę byście napompowali? Pomarańczową. Nie, zieloną, niech się... wyróżnia, bo pomarańczowa najbardziej się wyróżnia, to napompujemy zieloną. Pompuje się, o kurde. I dobra, ej, ja pierdzielę, jak mocno się napompowała, ty. Czyli ta jest, okej. Okay. Jest w hel. Ej, jeśli chcecie jakiś jeszcze film z helem, zostawiajcie łapeczki w górę. Mam pomysł naprawdę na mega film z helem. Tylko musi być tutaj 20 tysięcy łapek w górę i robimy to, ale to będzie taki pomysł, że wam to zryje banie, nie? Z piłkami z helem. Tylko to musi być 20 tysięcy łapek w górę. Musi być i to zrobimy. Dobra, idziemy. Siema. Jak tam u was? Bo mnie fajnie, ale fajnie w gardle grapie. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu prezes Kozak. Prezes to cieniasz, napiszcie prezes to cieniasz. Ej, bo ci tak zostało, ty. Jedna z tych czterech jest napompowana helem. Nie powiem wam, która. Pierwsza konkurencja, no to zobaczcie sobie odbijanie piłki, jak wam idzie. No ta jest średnia. Ta jest średnia, nie? Ej, rekord, chyba to jest ta, ty. Ła, jeszcze skorka mi kopnął. Czy ty w piłkę trafiałeś, czy nie? O nie, to na pewno nie jest napompowana. Nike Orange. Wydaje mi się, że albo ta, albo tam cała Nadia. Ta? Nike jest zielona i pomarańczowa i Zina jedynka, dwójka, nie? Ta jest taka se. Taka se? Nie mów, co czujesz, jak myślisz. Nie wiem, ta jest twarda. Mi się wydaje, że może być albo ta, bo tak mocno ją specjalnie napompował. I mi się wydaje, że ta. Nie wiem. Ja mnie wszystkie są takie same. Taka jaka? Taka dziwna. Dziwna? Ta jest twarda. Mi się wydaje, że ta, bo ją za mocno napompowałem. O, ma żonglerkę opanowaną, nie? No dobra. Mi się wydaje, że to czerwona. To czerwona? Majki, no. A to seria jest mocno napompowana? No tak średnio. To fajnie pompowałeś. Nie, no nie ma dużej różnicy między tą przecież, co wygadacie. Co, myślisz, że po zapachu poczujesz? Nie, po smaku. Jezu, kiedy miałem spróbusa. Smak? Helma smak? Mi się wydaje, że ta. No, taki dziwny smak był, szczerze. Dwójka Zina. Wszyscy biorą, to mi daje dwójka Zina. Wszyscy nie biorą, a ty po którą dajesz?
Dwójka z Nina to jest ta stara, tak? No. Stara. Ja dalej nie wiem. Nie wiesz. Okej. Okay. Dobra. No dobra, no to dawajcie strzały porobimy jakieś. Na to. Na to? Tak. Musicie wiedzieć jak zrobić? Uderzajcie sobie każdy strzał tak samo, spróbujcie sobie uderzyć. No szczuba. Okej, okay, no to dawaj szczuba, no. No. Chyba ta zaczęła. Wow! Co strzelił w bramkę ty? To chyba wtaj! Co? To jest 4 na 4. No. Ale dalej poleciało! To jest to, nie? No, wszystkie trafiłeś, a tej nie. Uderzyłem wszystkie tak samo! Jaka marka? Zina. Nie wiem, która, ale... Nie, bo ci nie mówię, ale Zina. Teraz mówię wprost, że ta czarna. Powiedz już, bo nie, ja nie, nie, nie. Nie. Musisz się zgadzać. Nawet strzelasz, tak? Aj. No. Jak te dwie? Nie wiem, tak dziwnie poleciała. Dziwnie poleciała, co? Aha. Aj, Marcela boli najbardziej te piły. Trzech nie trafiłaś, jak tą trafisz, to ta jest inna. Ty, a to jest ta, co prezes nie trafił też. A ja daję na Nike. Ja wiem, która Nike. Ty miałeś typ Tom, tak? No. Okej, okay. Antoneiro. A dziwnie poleciała, co? Dziwnie. Dziwnie, nie? Ta czerwona Nike dziwnie poleciała, co no. A ta dziwnie ci poleciała? Nie. Co? Poleciała tak se. No i co powiesz? Pojeżdża. Ta pomarańczowa. Pomarańczowa, zostajesz. Tak. Tomasz Messi. Ja też właśnie. Dla niego to nie ma różnicy jaka piłka, nie? Tomasz. Kurde, no. No i ostatnia. Jak nie trafi tą piłką, to znaczy, że coś się dzieje tutaj. No! Ej, ta Zina jest... Najlepsi jednak nie strzelają! Ale wszystko... Nie, to nie jest. Wszystko z tym... A to którą myślisz? Nie, ja na razie nie obstawię. Na razie nie obstawiasz. Ale Nike czy Adidas? Która marka? No nie ma Adidasa. Nike czy Zina? Prez ma dwa typy. Albo Zina, albo Nike. Dokładnie. Nikt nie strzeli tamtą. Na której? Ja to nie wiem. Tą Ziną czarną. A tylko Antek strzeli chyba tą, tak? Czy nie? Tak. No i Popek. No jakoś wysoko poleciała ta Zina. No właśnie tak trochę dziwnie. I co? Co myślisz? Ja właśnie ustawiam tą myśl Zina albo tą pomarańczową Nike. Mhm. Jakimi dwoma? Czerwona albo ta Zina, co prezes mi trafił. I ja w sobie też. Ale która Zina? No to ciemna. A, to ta prezesowa? Okej, okay, okej. Okay. Marcin, masz typy po bronieniu? Która bolała najmniej albo najbardziej? Najmniej no to te Ziny, no bo waliła cały czas nad we mnie tymi Zinami. Tak prostu. A Nike była najbardziej. No, no. Więc która jest Nike. Dobra. Na pewno. Ja w sobie tą Zinę. Tą? Zina kontra Zina. Powiedzmy, że będę zapakowała. Co, jak ty chcesz tak przetestować? Zobaczysz. Co to za test jest, powiedz mi? No to jest napiszcie pytanie. Nie. Nike, no. Jak to. No zielono się odbija wyżej. O! 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 Ten głos? Ja teraz dwie rzeczy z tych Nike zrozumiałam. Te Nike posłychać po głosie, jak one się dziwnie jak odbijały. Jak one się jedno odbija, to tak tu, taki jakby, takie dziwne strzenie było. No ale wiecie, że Nike są bardziej napompowane. No ale był inny dźwięk, no. Między jedną a drugą. Okej, okay, okej. Okay. Ostatnie ten, jakieś mocniejsze strzały każdy niech zrobi. Już nie boli. Co? Już nie boli. Nie boli? Boli. A czemu ty tak lekko to kopiesz? No bo to noga. No to lewą nie będę też, bo lewą się pokażę. O! O! No, dobrze, że prawą się nie pokażyłeś. Co? Co? Nie, no nie. Bo wy nie wiecie, ale prezes kilka dni temu miał kontuzję poważną na Orliku. Skontuzował go kto? Nie mogę powiedzieć kto. Powiedz, Marian. Pozdrawiam pana te. No teraz ty, tak? Nie no, żartuję. Dawid Śniegula. Okay. Patrz, Nadia, jaki ma wyrzut ty, nie? No, ode mnie z balkonu jeszcze mi to dwóch robi. Kto poprzeczkę trafi, ten dyszka. Okej, okay. Nie, wie, bo to jest daleko. Okay, nie, nie, dobra, no to nie. Dyszka, tak. Ale nie bezpośrednio. Dobra. Aj, blisko, blisko. Masz tutaj przemyślenia po strzałach? Nie wiem, ja raczej po dźwięku. Po dźwięku? Okej. Okay. Jaka to była? Pomarańczowa? I co, jakieś przemyślenia po strzałach? Pomarańczowa.
Pomarańczowa jest fajna? Bo za nisko leciała. Wszystkie do góry, nie? Poszły. Co tam gadacie? Może jakąś Nike, może jakąś Zinę. Ja obstawiam, że albo Zina, albo Nike. Ja obstawiam, że może jeszcze Adidas. Tomek. Tomek teraz sprawdza piłę. Tu masz miejsce. Panie. To jakoś tak twardo poleciała, nie? Kurwa, to najmocniej, ty. Nawet Marcin nie umiał przyjąć. No. Jakieś przemyślenia po tych strzałach masz? Która dobrze leciała? Ja mam przemyślenie po dwóch Tomkach strzałach. Po dwóch Tomkach strzałach. Moja podpowiedź jest taka, że w każdej konkurencji widzicie różnicę między piłkami. W każdej konkurencji. I w strzałach, i... No w kapkach może nie. A ta podpowiedź mi nic nie dała. Jeszcze gorzej. No i ta Zina jest dziwnie, co? No, chłopcom. No ta już dobrze, nie? Ta też dobrze. No i ostatni strzał. I co, jakieś przemyślenia po tym strzale? Na razie nie mam, bo tak dziwnie wszystkim. Dziwnie wszystkim, nie? To najpierw prezes pokazuje, no. Czekajcie, na pewno ta? No nie dotykaj, bo nie przestawiaj. Dobra. Tylko pokaż po prostu. Okej, okay. Prezes pokazał. Dobra, każdy niech pamięta. No, Antek. Okej, okay, okej. Okay. Nadia! Nie, ja nie chcę teraz! Dobra, no to Tomek. Nikt nie patrzy. Okej, okay, dobra. Popek! Nie! Okej. Okay. Kilka osób dało na jedną piłkę już. Kilka osób na jedną piłkę. Nadia na koniec, no. Nie, Tomek, nie patrz! Ale już koniec! No to co? Nadia, zrób wyliczankę, jak nie wiesz. Okej. Okay. Dobra. Trzy osoby dały na jedną piłkę. Trzy osoby dały na jedną piłkę. Stańcie, kto dał na tą piłkę? Niech tu stanie przy niej. Zostanę wyliczankę. To stanęliście tak. Kto dał na tą piłkę? Nikt. Prezes, ty dałeś na tą piłkę, tak? Weź ją. I Tomek dałeś na tą piłkę. Jeszcze jak będzie to. Jak myślisz, Marcin, kto wygrał? Jest zwycięzca? Powiem wam tak, ta piłka nie była z Helem. Czyli jest zwycięzca. Czyli jest zwycięzca lub zwycięzcy. Czyli ta piłka jest odrzucona. Ja jestem zwycięzcy. Marcin, teraz ty masz szansę zarobić dyszkę, jeśli ty zgadniesz. Ja zgadnę. No. Tą co prezes dajesz, tak? Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku pod tytułem Zgadnij, która piłka jest z Helem, wygrywa osoba. Osoba, nie osoby! O imieniu. Prezes. I prezes jak się cieszy. Prezes jak się cieszy. Tomek. Popek, Antek, Nadia! Tak. Masakra. A wiecie, o co chodzi? Przed odcinkiem prezes chciał się ze mną mówić. A nie wiem, o co chodzi. Bez hajsu, że no. żebym mu powiedział, która to jest piłka, nie? No. Ja mu powiedziałem później, że nie będę mu mówił, która to jest piłka, tylko powiem mu, która to jest marka. Żeby miał 50-50, ale go oszukałem, bo była lajka, powiedziałem, że to jest Zina. No sorry prezes, tam dostaniesz za to dyszkę. Dobra, dyszka, okej. No. Ja ogólnie się zdziwiłem, że tym Helem można było tak mocno piłkę napompować. Myślałem, że nie szczajcie, że tak mocno napompowałem. Ale to była ta zielona Nike, nie? Jak coś. Zielona. No, zielona. To która w końcu była? Zielona czy pomarańczowa? Aha! Bo wydaliście w trójkę na to, tak? No. A no to sorry, bo to była zielona Nike. Marcin śmieje się sama. Bez kawy. No. Tak, naprawdę. Naprawdę. Sprankowani. Dla potwierdzenia weźmiemy igłę i jeszcze wam pokażę, nie? Że to jest tak. Ej, ale najlepsze jest to, że was sprankowałem, ale nie celowo, bo jakoś tak się podjarałem, żeby tutaj pójście w trójkę, że przez przypadek powiedział, a serio zielona jest, nie? To nie jest antyprank, ty. Kurde, się tak cieszyliście, sorry, ej. Teraz nam pozdrowił antyprank. Sorry, że za. Ale antyprank to jest, że prankujesz, a wychodzisz na dół. Sorry, Antyk, sorry. Pamiętajcie, że oszustem niestety jest Justek i łapki nie zostawiajcie. Dobra, prezes, tak to wytnę. Nie ma, macie dać suba. Siema, jestem Wał Messi. Prezes to Cienias, nie followujcie go na Instagramie, tylko mnie, Justek Freestyle. Subujcie kanał, raz, dwa, trzy. Macie subować w tej chwili. To za to, że cię tak oszukałem, twoje dycha. Ej, dawaj to.
Dawaj, 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 dawaj to, dawaj, dawaj to. Możesz przekazać Messiemu. Dawaj tu prezes. Bo naśle na ciebie wszystkiego. Daj mu to 5 dych. No dobra. Nadia, chodź! Dawaj, nie chcę tego popsuć. Masz. No, także subskrybujcie kanał i łapki w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z Helem.